W tym roku z powodu pandemii koronawirusa nie odbyła się tradycyjna noworoczna gala dla leszczyńskich przedsiębiorców. Trzecie spotkanie prezydenta z właścicielami firm i instytucji współpracujących z samorządem odbyło się online. Dotyczyło głównie podsumowania zeszłego roku, jak i planowanych przez miasto inwestycji. Wśród przedsięwzięć na kwotę ponad 92 milionów znalazły się m.in. przebudowa drogi krajowej nr 12, ulicy Fabrycznej, budowa przedszkola przy ulicy Henrykowskiej, Centrum Usług Senioralnych czy projekt Zielone Leszno. Realizowane będą także inwestycje jednoroczne. Prezydent wymienił działania, jakie podjęło miasto, aby pomóc przedsiębiorcom poszkodowanym przez pandemię. Chodzi o program Na Zdrowszy Biznes. 25 podmiotów skorzystało z obniżek czynszów w lokalach komunalnych, a właścicielom ogródków zmniejszono opłaty i zezwolono na to, by stały one przez zimę, co zlikwidowało koszty ich rozbiórki i ponownego montażu wiosną. 16 podmiotów wzięło nisko oprocentowane pożyczki, których udzielało Leszczyńskie Centrum Biznesu. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie prowadził działania w ramach tarczy antykryzysowej, udzielił wsparcia w wysokości 64 milionów złotych i wypłacił dofinansowanie na 5 tysięcy pracowników. Izabela Wojciechowska, kierowniczka referatu rozwoju gospodarczego, poinformowała o tegorocznych działaniach samorządu skierowanych do przedsiębiorców. Kończy się oferta wolnych terenów inwestycyjnych, przeprowadzony więc będzie audyt, który pokaże, gdzie w Lesznie są działki prywatne, na których można inwestować. Na przełomie lutego i marca ma ruszyć nabór wniosków na dofinansowanie dla małych i średnich firm prowadzonych przez LCB. Rozwijany będzie także miejski portal biznes.leszno.pl.